W kamienicy stojącej niemal u zbiegu ulic Kopernika i Wolności przez lata mieścił się słupski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Ostatnio był to jednak pustostan. Miasto postanowiło więc kamienicę zburzyć. Podobny los spotkał zabudowania z podwórza, gdzie mieścił się warsztat samochodowy. Te zabudowania znajdowały się w sąsiedztwie placu, który stoi pusty od kilkudziesięciu lat. Gdy rozebrano stojący tam spichlerz, który następnie przeniesiono na rynek rybacki w pobliżu Zamku Książąt Pomorskich. W ten sposób miasto odzyskało duży teren w samym centrum. Zostanie on wystawiony na sprzedaż. Te uwolnione przestrzenie pozwolą nam stworzyć dużą perspektywę dla, mam nadzieję, inwestorów, którzy będą chcieli tam ten teren zainwestować, a my pozyskamy ze sprzedaży tej działki środki potrzebne do. Miasta. Władze miasta liczą, że w tym miejscu powstanie podobna inwestycja, jaka realizowana jest przy ulicy Poniatowskiego, gdzie powstaje osiedle mieszkaniowe.